Zgodnie z definicją Międzynarodowego Komitetu Klasyfikacji Bólów Głowy, to częste, przewlekłe, napadowe bóle głowy o bardzo dużym natężeniu. O podłożu takim naczyniowo-nerwowym, naczyniowo-ruchowym, na pewno uwarunkowane genetycznie, po wykluczeniu wszystkich innych powodów bólów głowy. Co dla mnie oznacza silny ból głowy? Dla mnie silny ból głowy to taki, który uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Czyli jeżeli z bólem głowy można wstać, pójść do pracy, cały dzień zajmować się normalnymi obowiązkami, to nie jest migrena. To jest zwykle napięciowy ból głowy. Ból migrenowy to ból głowy zlokalizowany właściwie w zakresie unerwienia pierwszej gałęzi nerwu trójdzielnego, czyli to jest czoło, oko, skroń po jednej stronie. Natomiast bóle napięciowe głowy to takie bóle jak nałożona czapka, po całości bóle głowy, ale o znacznie niższym natężeniu, przy którym można jednak funkcjonować, czyli człowiek zaciśnie zęby, ale normalnie funkcjonuje, może pójść do pracy, pracować. Ta głowa boli na tyle niższym poziomie, że to nie przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu. Oczywiście nie jest to miłe, też się bierze na to różnych leków, natomiast nie jest to tak silny ból głowy, który uniemożliwia człowiekowi normalne funkcjonowanie. Na migrenę w Polsce choruje 8,5% populacji. Głównie choroba dotyczy kobiet, bo 75% stanowią kobiety. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ten ból może trwać długo, od kilku godzin do 72 godzin, często na co najmniej doby wyłącza człowieka z normalnego funkcjonowania, to jest to chyba problem. Migrena rzadko dotyczy osób powyżej 50 roku życia, natomiast niestety kobiety często spotykają się z takim określeniem, że lekarz mówi: nie bardzo wiem jak pomóc, ale mam dobrą wiadomość, jak się pani zestarzeje, jak wypadnie czynność hormonalna, to pani te bóle głowy przejdzie. No, dla mnie to jest takie słabe pocieszenie, że jak się zestarzeje, to mi będzie lepiej, bo zwykle tak się nie dzieje, bo zwykle te źle postaci bólów głowy, które trwają, przechodzą wtedy w zupełnie inne rodzaje bólu głowy, związane z nadciśnieniem tętniczym, związane choćby z przedawkowaniem leków, czyli branie w nadmiernych ilościach leków przeciwbólowych może doprowadzić do zespołu bólów tak zwanego z odbicia, z przedawkowywania leków przeciwbólowych. Czyli wcale nie oznacza to, że jak się zestarzejemy, to będzie nam lepiej, bo wcale lepiej być może nie będzie.